Witajcie drodzy w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będziemy testowali napoje energetyczne. Mam nadzieję, że wszystkie kupiłem jak najbliższe Red Bullowi. Ale jak widzę po kolorach, to nie wiem o co tutaj chodzi, nie wiem czy to widać. Halo, halo. Jedno wygląda jakby jakiś niedobitek pozostałej ostatnio coli, a drugie jakby Grzesiu tam się zsiusiał. No zobaczymy co z tego wyjdzie. Ogólnie widziałem konfrontację Adbustera, gdzie zrobił fajny test na temat napojów energetycznych. Przelał, w skrócie mówiąc, Red Bulla do Bipowera z Biedronki. Dawał ludziom do testowania, gdzie widzieli etykiety. I oczywiście wszystkim najbardziej smakował Bipower, bo myśleli, że to jest Red Bull. My niestety nie mamy pojęcia, co jest pod jakim numerem. Mamy 24 różne energetyki. Grzesiu tylko wie, co się pod którym kubkiem skrywa, więc tak jak w poprzednich testach, będziemy ustawiali od tych, które nam najbardziej smakują, będą najbliżej nas stały, natomiast te na ostatnim miejscu będą dalej. Możemy układać tak samo, jeżeli uważamy, że któreś z dwa są identyczne, no to możemy ułożyć je ex aequo obok siebie. Wszystkie są klasiki? Chyba nie, bo Grzesiu, ekspert, który niestety nie może dzisiaj zabrać w tym teście udziału, bo się troszeczkę gorzej czuje, stwierdził, że nie wszystkie nam się udało kupić klasiki i któryś tam jest... Który jest, Grzesiu, nie klasik? Tigera, Grzesiu, mówisz, mamy na pewno nie klasika, niestety. No ale no to zobaczymy, jak on wypadnie. Wszystko starałem się kupywać w klasiku. W dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie, mamy dwóch nowych testerów. Moją żonę znacie z poprzednich filmików. Natomiast doszedł jeszcze Marcin, szwagier, żona i ja. I Grzesiu na backstage'u. Grzesiu podpowiedział, zobaczymy, sprawdzimy poza konkursem. Będziemy próbowali zgadnąć, który to jest Red Bull. No zasadniczo patrząc na cenę, to powinien być on na pierwszym miejscu. Jeżeli ta konfrontacja wam się spodoba, to będziemy próbowali te inne wszystkie monstery i tak dalej. Okej, to teraz przystępujemy do próby. Myślę, że smaki będą bardzo podobne, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Ja zaczynam od jakichś dziwnie ciemnych kul, to nie są kole, to są te. No i próbujemy, timelapsik, pyk! A oto chyba najbardziej dogodny moment w całym filmie, kiedy to możesz kliknąć łapkę w górę, jeżeli Ci się podoba nasz test, co nas bardzo motywuje, oraz kliknąć subskrypcję, aby być na bieżąco z nowymi filmikami. Okej, popróbowaliśmy to wszystko. Powiem wam, że było zdecydowanie trudniej niż z kolą, z tego względu, że po pierwsze mieliśmy chyba 22 sztuki do wyboru, tak? Tak. Po drugie, one są niektóre w większości bardzo, ale to bardzo, 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 bardzo podobne w smaku. No ja miałem chwilowy nawet kryzys przy ich próbowaniu, że miałem ochotę wyjść. No teraz na początek spiszemy wszyscy numerki, jakie mamy, żeby już nic tutaj nie kachmęcił i zaraz będziemy komentowali. Czyli szybciutko. Pierwsze miejsce. 20 przecinek. 1 przecinek. 12. Dobrze, spisaliśmy już nasze numerki. Tutaj wam rozłożę tabelkę. One są. Później wam to ładnie w Excelu jakoś zapiszę. To jest teraz trochę nachodzące. I powiem wam tak. Red Bulla tutaj znaleźć graniczy według mnie z cudem. Może w grupie 5-6 jakichś tych dałoby się znaleźć Red Bulla. Na ten moment nie jestem ja przynajmniej w stanie stwierdzić, który to jest Red Bull. Bardzo dużo mam o podobnym smaku. Na przykład pierwszy rząd smakuje mi bardzo podobnie. Inaczej od siebie one smakują, aczkolwiek są dobre. Analogicznie drugi rząd trochę mniej. Piętnastka taka została osamotniona. Jest takim, akurat u mnie piętnastka jest takim pomostem między da się wypić, a jakimiś ulepkami takimi. Powiem wam, że tak o, ostatni rząd, czyli 11, 18, 17, chciałbym zapomnieć ich smak, bo są po prostu no, nie w moim typie. Nie w moim. Co to jest tam? 19, 21, są po prostu piekielnie, ale to piekielnie słodkie. To chyba są te kole podobne. Nie, kole zostały odrzucone tam na dzień dobry. Jedna była taka. Chyba z tego co pamiętam, to 11 w ogóle smakuje jak typowa cola. Myślałem, że Grzesiu nam nalał dla jaj kolę zwykłą. Nie czuć akurat energetyka. W tym albo w 18, już nie pamiętam. Chyba się nalał i nie wiesz. 21 i 19 jak dla mnie to są takie piekielnie, ale to piekielnie słodkie. 13 nie wiedziałem jak z nią postąpić. Jest o innym smaku. Nie powiem, żeby była zła, ale no nie wiem gdzie ją zaklasyfikować. Ogólnie taką wali taką jak chemią jakąś troszeczkę dla mnie, więc nie wiem gdzie to umieścić. Praktycznie 4, 22, 8 są bardzo mocno słodkie i też mi nie idą. Natomiast 5, 10, 7, 2 i 6 są bardzo, ale to bardzo podobne i też są takie dosyć mocno słodkie.
ogólnie tą grupę taką większą, co tutaj jest, to jest praktycznie ciężko rozróżnialny smak. Te dwie takie grupy. Te są troszeczkę lepsze. No i tak jak mówiłem, najlepiej mi smakuje trójka, dwunastka, jedynka i dwudziestka. Jeżeli miałbym typować Red Bulla, to myślę, że powiedziałbym, że są gdzieś w tych pierwszych dwóch rzędach, ale wpadłem teraz na pomysł, bo Grzesiu tutaj już widzę, że głową kiwa, że nikt z nas blisko Red Bulla nie ułożył, więc Grzesiu wytypuje nam jakieś numerki, które będziemy porównywali i z grupy na przykład ilu numerków? Czterech numerków postaramy się wybrać Red Bulla. Zobaczymy, czy nam się uda. Więc ja już oceniłem, głos oddaję mojej szanownej małżonce, Monice. Dzień dobry. Ocenę swoją, po prostu oceniam według smaku, który mi najbardziej był według mnie ciekawy i słodki. Są to poukładane rzędami od najsłodszych i najbardziej ciekawych, po neutralne te dwa i ostatni najbardziej gorzki. I teraz będę ten. Najbardziej smakowała mi jedenastka, która była dosyć co prawda kolopodobna, ale słodka i według mnie dobra. 14, 16, 9, 6 i 18. 13 jest następna, to znaczy dlatego ją ustawiałam jako w następnym rzędzie jedną jedyną, ponieważ smak jest całkiem inny, nie można jej do niczego porównać, a jednak mi smakuje. Dwa rzędy neutralne. Pierwszy rząd bardziej słodki, czyli 19, 3, 1, 17 i 20. Następnie 7, 4, 10, 15, 21. I teraz smaki dosyć gorzkie według mnie i które były niezbyt dla mnie smaczne, czyli 12, 8, 5, 2. Natomiast najbardziej się wybijała jak dla mnie 22 i jest to według mnie najgorszy smak. Jakiś taki chemiczny i bardzo dziwny posmak zostaje. I według mnie wybijał się spośród wszystkich i najmniej smakuje. To ja tak jak piłem, to głównie wszystko się zlewało. Te smaki tych wszystkich kubków to identycznie smakują jak dla mnie. Te, które się wyróżniały, sobie podzieliłem i użyłem według które najlepiej od najgorzej, nie? 18 mi najbardziej smakowało. Ta 13, taka dziwny, ten zielony, ale daje radę, nie? To jest inny troszeczkę właśnie może przez to. No i te, no... Głównie no, po prostu bardzo, bardzo podobne smaki, cukier praktycznie taki sam. Przez to, że długo, dużo ich było, długo się rozlewało, straciły gaz praktycznie wszystkie. Przez to jeszcze bardziej straciły na smaku, jeszcze bardziej były szczepowate. I to tyle w sumie w kwestii tych energetyków. Jako, że przez ostatnie, nie wiem, 6 lat piłem może 4 energetyki, to nie będzie szybko. Tak, ogólnie z tej grupy są lepsze, gorsze, ale nie wyróżniają się dla mnie zbytnio. I teraz tutaj mamy te, które mi lepiej smakują. Tak, no tak, myślę, że najbardziej podeszła mi 16. Później kolejno 19, 20 i 6 i 14 na równorzędnych. Ale już straciłem smak, który nie wiem, nie powiem, który z tych czterech jest lepszy. Za to tutaj mamy gorsze i tak. 22 okropny, 9 straszny, 12 słaby, 13 to jest ten zielony egzotyczny, mi akurat nie smakuje. I 8 to jest po prostu, no, stołu mi zabrakło, żeby to od siebie oddalić. To jest 8 najlepiej, 16 pomiędzy jest dla mnie obojętne. Dziękuję. I teraz robimy malutką dogrywkę. Ogólnie teraz Grzesiu wybrał 4 numerki, spośród których mamy wybrać Red Bulla. Akurat Grzesiu podał tutaj 2 numerki, które były u mnie w tych pierwszych rzędach. Zobaczymy, może gdzieś tam trafiłem, tak jak mówiłem na początku tego Red Bulla. No ogólnie co, mamy numerek 12, 2, 21 oraz 16 i z nich mamy spróbować, czy któreś z nas odnajdzie tu Red Bulla.
teraz zapisujemy to tutaj... Podyktujemy, będzie szybciej. Dobra, to wy mi podyktujecie, ja zapisuję. Czekajcie, ja teraz zapisuję sobie swoje kolejności. Mój typ to Red Bull numer 12. Następnie w smaku mi szła 16, 2 i 21. Moim Monia? Zdaniem 16 to jest Red Bull. 16 Red Bull. 21, 12 to jest taki neutral, a 2 mi nie smakuje. 12, a 2 nie smakuje. Teraz... Jezu! Teraz się rozlało. A żona Jezusa zobaczyła nawet podczas. No ale pozwolił mi on złapać i nie rozlała. 21 Red Bull. 21 Red Bull. 16, 12, 2. 16, 12, 2. No, Marcin? No i mój typ 16. 21 i 2 równorzędne, no i najmniejszy 12. Okej, moi drodzy, nasz test dobiegł już końca. Nie wiem, czy się udało wytypować, czy któreś numery nam się powtórzyły, żeby były chociaż w czołówce. Zrobię porównanie w Excelu, jakieś zestawienie tego wszystkiego, to będę dopiero widział efekty tego. Powiem wam, że troszeczkę zacząłem opróżniać już te kubki i tak coraz gorzej się chyba ze mną dzieje. Ciśnienia raczej pójdą do góry. Jeszcze zaraz zrobimy, na sam koniec pokażemy wam wyniki pomiarów ciśnień przed i po naszej próbie. Ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat, bo naprawdę bardzo one są podobne, tym bardziej jeżeli jest dużo smaków, to one zaczynają się w pewnym momencie zlewać, więc trzeba było tak je mocno grupować. Zobaczymy, co z tego wyniknie. W następnym odcinku będziemy testowali dla was prawdopodobnie zupki chińskie. Jeżeli nie widzieliście jeszcze naszego wielkiego testu napojów kolopodobnych, to wbijajcie na poprzednie odcinki. Tam gdzieś. Bo tam i tam i tam i tam i tam. Jeżeli filmik wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. Pomoże mi to w wybiciu się. Jeżeli będą łapki, będą filmiki. Takie łapki. Ile dacie łapek? Dajcie łapki. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie będziemy testowali najprawdopodobniej zupki chińskie dla was. Trzymajcie się, moi drodzy. Elo. No i na sam koniec widzicie naszą tabelkę. System oceny naszej jest taki, że maksymalnie jeżeli ktoś umieścił napój na pierwszym miejscu, to zdobywa on 22 punkty. Jeżeli dwa napoje znajdą się na pierwszym miejscu, na przykład albo trzy ktoś uzna, to wszystkie dostają punktów 22. Natomiast kolejny, czyli tak jakby miejsce pod spodem, już nie będzie miało tych punktów 21, tylko analogicznie o tyle mniej, ile umieściliśmy na pierwszym miejscu. No i tutaj widzicie rozkład punktów. Na pewno dało się zauważyć, że Value Tesco uzyskał zdecydowanie gorzej był oceniany przez nas. Burn, Rockstar, Big Power, Czarny Kruk, raczej naprawdę są dosyć, jeszcze ten Devil albański i V-Power. W sumie ten XL, jeszcze V-Power, Tiger Speed, to wszystko jest, powiem wam, że bardzo, 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 bardzo podobne. Powiem wam, że co, no cena Red Bulla skąd się bierze, no to chyba każdy wie, tak? Sponsorują wszystkie sporty i tak dalej. Jeżeli chcecie wspierać te skoki w kosmos, daję, proszę bardzo, polecam Red Bulla. Ilościowo, jeżeli chodzi o kofeinę, to wybijał się chyba z tego, co pamiętam, gang albański. Albański raj znaczy, on tam popuść chyba zaproponował nam 58 mg kofeiny, gdzie chyba wszystkie mają tam w granicach 30 paru, więc no dużo więcej ma kofeiny. Pozostałe, jeżeli chodzi o skład i o to, jak to wszystko działa, to jest bardzo, bardzo, bardzo podobne. O ile sam wynik testu Red Bulli nie był dla mnie wielkim zaskoczeniem, ponieważ wiedziałem, że różnice będą między nimi niewielkie, a Red Bull mimo swojej ceny będzie dosyć nisko, co wiadomo, płacimy za wszystkie sporty, które nie pojawiają, skoki w kosmos i tak dalej. O tyle pomiar ciśnień troszeczkę mnie zdziwił, bo myślałem, że po takiej ilości, szczególnie kiedy ja i Krzysiek wypiliśmy praktycznie wszystkie nasze próbki i jeszcze dopiliśmy troszeczkę z butelki, znaczy ciśnienia niewiele się różniły, jedynie moja żona miała wyższe ciśnienie, ale to od razu po samej próbie, po samym kosztowaniu tego wszystkiego. Natomiast po jakichś 30-40 minutach, gdzie to ciśnienie według mnie powinno dalej być wysokie, no to one już były tam niewiele wyższe, tam jakieś różnice o 10 na rozkurczowym czy na skurczowym. Nie było jakichś tam wielkich różnic w tych ciśnieniach, zresztą sami widzicie, jak to wyglądało. No to mnie troszeczkę zdziwiło, myślałem, że jednak te ciśnienia pójdą do góry, a nie poszły jednak za bardzo. I pytałem się także szwagra, jak spał po tym wszystkim, bo testy robiliśmy dosyć późno. Powiem wam, że po prostu lemu i ja i on usnęliśmy. I ja o dziwo powiem wam, jedyną różnicę, którą zauważyłem, to że się po prostu bardzo dobrze wyspałem. Gdzie ostatnimi czasy, przez ostatnie 2-3 miesiące mam naprawdę duży problem z wyspaniem się, to teraz było po prostu super. Ty nie za bardzo rozgadowałeś. Ty patrz, 141 na 85. A miałaś?
Ja miałam 110 chyba, czy coś tego, 140 to już dla mnie jest bardzo wysokie. 104 na 100.